Ej, Pola, też mu oddajesz? Nie. Ale należy do Roberta, tak? A będzie mi przypominać stare czasy. To po cholery w ogóle oddajesz mu rzeczy? Żeby zapomnieć? Pola, co się dzieje? Dasz mu to szybko i będzie po sprawie. Tak? Weź się uśmiechnij. Uśmiechnij się. Ma się po kilku tam, żebyś się uśmiechnęła, co? No? Starczy. Starczy, starczy, gdybyś nigdy nie chciała, nie? Co? Nigdy byś nie chciała. Halo? Weź tam idź, ja za chwilę dojdę, dobra? No, halo? Może tam, gdzie byliśmy wczoraj? No, to możemy iść, tam było fajnie. No, to jest dobre miejsce, to jest dobre miejsce. Tam jest w ogóle. I klimat, taka, i no. Wszystko, nie? No, to prawda, to prawda. W sumie nie ma tak dużo ludzi, to tam można w sumie... No, tak. Ej, ktoś przyszedł. O, cześć. Cześć. Przyniosłam twoje rzeczy. Pola, zaczekaj. Jeszcze jedna sprawa. Ale przestań już. Proszę, Jan Buziak, jak zostaw kiedyś. Mnie. No. Zostaw Ej, mnie. Zostaw ją. Bo co? Bo gówno, zostaw mnie. Zapierdolę cię. Troszeczkę niżej. Tutaj? Niżej. Właśnie tu. Tak. Mocno cię boli? Chwilę poboli i będzie po sprawie. No, na pewno szybko ci przyjdzie. Gdyby nie ten kretyn, w ogóle by nie bolało. Paweł, daj już spokój, dobra? Kto to? Robert? Tak. Nie, no ja mam za chwilę po prostu. Spokojnie. Czemu nie powiesz mu, że to jest definitywny koniec? Żeby się raz na zawsze od nas odwalił. Wiesz, jaki on jest delikatny. Muszę to zrobić z wyczuciem, inaczej jeszcze coś sobie zrobi. Ja bym to załatwił szybko. Obrażaj się tak, co? Hej. Zazdrośniku.
Halo? Pola? Halo, Pola? Halo? To ja. A dobra, poczekaj, już wychodzę. No dobrze, ale byś mogła zamykać drzwi. Słuchaj, wiesz co? Ja muszę iść. Gdzie? Słuchaj, muszę pewną rzecz załatwić. Co się stało? Nie, no nic się nie stało, po prostu muszę coś załatwić. Powiem ci potem, dobra? Niech. Jakąś niespodziankę mi szykujesz? No, można to nazwać niespodzianką, jak chcesz. Dobra, ja muszę lecieć, hej. Daj ci ostatnią szansę. Co ty tu w ogóle robisz? Gówno ci to obchodzi. Mówię ci, wynoś się z naszego życia. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. A, czytałeś jej SMS-y? To chyba przynajmniej wiesz, kogo ona kocha. Zamknij się! Jak jeszcze raz zobaczę jakiś list,
jakieś figurkę pieprzoną, spieprzaj z mojego życia. To było moje życie. Moje i pan. Ale twoje już nie! Co byś powiedziała, gdybyśmy się wybrali nad jeziorko w tę sobotę? Tylko ty, to, ja? To nie jest zła propozycja. No pewnie, że nie. Cześć, kochanie. Może nam przedstawisz? Właśnie. Kim oni są? Ja nie wiem, ja ich nie znam. Nie znasz nas. A. Jak pani powiedziała, że nie zna, to nie zna. Do widzenia.